Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i dzisiaj nadszedł czas na pierwszy pack opening w roku 2017. Moje ostatnie otwieranie paczek w roku 2016 zgarnęło blisko 9000 lajków. Wszystkie te polubienia były, no one były ze współczucia, ponieważ ja w tamtym filmie nic kompletnie nie trafiłem. Dzisiaj wydam około 6-7 tysięcy FIFA points, zaczniemy od dwóch paczek za 50 tysięcy monet, 1000 pointsów. Do trafienia mamy niesamowite karty: Thiago Silva, Hazard, Pogba, Teodorczyk. Mam nadzieję, że któraś z tych kart pojawi się na naszym ekranie i liczę na to, że rok zaczniemy od jakiegoś walkoutu. Otwórzmy pierwszą paczkę rzadkich zawodników, no walkoutu nie ma. Flara ogry, jest inform i jest to Miller. 15 tysięcy. Ale rozpoczynamy świetnie. Mogło być gorzej, zawsze mogłem nic nie trafić, więc to jest już jakiś powód do zostawienia tutaj, no, jakiejś pozytywnej oceny. No, no cóż, no, no coś tam zarobiłem, nie? Dobrze, druga paczka za 1000 FIFA points. Nie chcę otwierać tych wszystkich, no bo ten film byłby po prostu za krótki. No nie ma walkoutu, ale jest duża flara, dwa informy z rzędu, Teodorczyk, nie wierzę w to po prostu. Co za seria, co za pasa, czy nie, no to jest niesamowite. Oczywiście znów karta warta 12 tysięcy, ale rozpoczynamy w niezwykły sposób i jeszcze jest Eriksen, jest Mathieu. No Eriksen z pewnością jest warty, nie wiem, 7 tysięcy, ale dobra, dwa informy z rzędu, tego jeszcze w tym roku nie graliśmy. A wiecie co, Łukasza sobie zostawię, nie będę go wystawiał. No wiecie co, kusi mnie by otworzyć jeszcze jedną, ale skoro mamy taką serię, to właściwie dlaczego nie? Zobaczmy, trzy informy z rzędu, czy to jest możliwe? Nie, to jest niemożliwe. Ach, nic ciekawego. No to sobie już odpuszczamy te paczki. Limit szczęścia wykorzystałem. Otworzę sobie kilka dużych złotych paczek premium i nadal czekamy na wyjście zza karty. Nie no, kurczę, już się przyzwyczaiłem do tych ogromnych flar. Herman, kolejny Niemiec. Uuu, 1000 monet, jej. Nic, nic ciekawego, Izquierdo. 1500 monet i to jest świetne, nie? Przed chwilą trafiłem złotą kartę z monetami, ale dawało nam 1000. Srebrna daje nam 1500. Oj, on może być coś warty, ale kurczę, nie mam miejsca na liście. Okej, teraz kilka zwykłych paczek, bo w tych większych, no nic niestety nie ma. Dwa informy, ale gdzie jest ten walkout? Kiedy ktoś wyjdzie zza karty? Talisca, Taliszka, Taliska. Jakoś tak. No już większa flara, pewnie z 83 overall, a jednak 82 jest to Phil Jagielka. Higuain, tak, super karta w paczce. Czemu nie wyszedł? No nie no. Wiecie co, zrobimy tak, jeśli teraz trafię świetną kartę, to wydam wszystkie FIFA points, jakie mam na koncie, zobaczmy. Bo kuszą mnie te paczki za... Walkout! Pierwszy walkout! Wreszcie, wreszcie, ktoś z Belgii, bo widziałem flagę belgijską, kto to będzie? Mamy walkout! Wreszcie! Nie, to są Niemcy! To jest prawda! Filip Lam! Filip Lam, on ma walkout! Nie wierzę, on ma walkout! Nie! Wy sobie jaja robicie! Ale i dobrze, wreszcie, dobrze! Tak, tak, rozpoczynamy rok 2017 od walkoutu! Nareszcie, doczekałem się. Wielka szkoda, że nie jest to karta aż tak wielkiego kalibru, na jaką liczyłem. 88. Kurczę, nie mam miejsca na liście transferowej, nie mogę sprawdzić, ile on kosztuje, ale stawiam, że z 20 tysięcy. No cóż, no, może nie jest to najdroższa karta, ale wreszcie, wreszcie zobaczyłem tę przepiękną animację. No naprawdę myślałem, że ja nie dożyję tego momentu, no i niestety. A właściwie stety, trafiłem wysoko ocenioną kartę, a to oznacza, że wydajemy wszystkie FIFA points dzisiaj. Mam nadzieję, że zobaczę pod tym filmem 10 tysięcy łapek w górę. Ja wiem, że was na to wstać. Wstać, no nie, stać, po prostu stać, no ale... Ty, a lewy pomocnik, no z pewnością nie Ronaldo, bo Ronaldo jest skrzydłowym, ale walkout, był walkout. Ha, tak, będę się tym jarał, bo co jak co, to jest coś, to jest dobry znak na ten rok. Może, oj... No niestety, wszystkie paczki zostały otworzone, więc lecimy ze złotymi. Dwa walkouty w jednym openingu? Oby tak. A może informik? Dobra, karta się świeci, to jest jakiś plus. Mangala? A nie, Kurt Zuma.
Dobra, wiecie co, zejdziemy sobie do 3000 FIFA points, ponieważ w tych paczkach, no nic nie trafią. Najlepsze karty poleciały w tych za 50 tysięcy, a tutaj to nawet nie ma żadnej porządnej pary, ale za to jest legenda. No co za seria, dwa informy, walkout i jeszcze legenda. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Czyli otworzymy sobie jeszcze, nie wiem, 5 takich paczek i... No cóż to. Zobaczymy. Nie no mówię, nie będę otwierał jednak do końca mojego budżetu, bo sobie wolę nawet więcej zostawić na okres Team of the Year. Ja nie wierzę w to, że trafię niebieską kartę, choć wiecie co, teraz ja wierzę we wszystko. Kurczę, najlepszy pack opening w tym roku. No dobra, 2 stycznia jest, Damian, więc co gadasz głupoty, ale może być tylko lepiej. Nie? Sahin? Wiecie co, to będzie specjalna paczka. Otworzę paczkę padem od PlayStation 4. Klikamy A, trochę zakurzony, mam nadzieję, że tego aż tak nie widać na kamerze. O Jezu, jeszcze zaraz kaszleć będę, zobaczmy czy to pomoże. No nie no, chyba nie pomogło. Xbox się na mnie obraził, lewy skrzydłowy, Jesse Rodriguez. I co mogę powiedzieć, jest to ostatnia paczka na dzisiaj. Bez walkoutu, duża flara, nie jest to inform, środko Banega. Okej. Okay. Z 5-6 tysięcy jest warty, więc jestem zadowolony. Zobaczmy ile jest warty Filip Lam. 30 tysięcy, no myślę, że tak bardziej jest 25, tak jak przypuszczałem, 25, 28. Zawsze coś, naprawdę, zawsze coś. Co mogę powiedzieć, ja dziękuję wam za oglądanie. Jeśli odcinek wam się spodobał, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Jeśli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to możecie to zrobić, ale udało się, dożyłem tego momentu. Piłkarz wyszedł zza karty w moim pack openingu, nie żadnego innego youtubera, tylko w moim. Wow. Świetny start roku. Wiem, że mówiłem to pewnie 10 razy dzisiaj, ale no sami wiecie, jak długo na to czekałem. Co mogę powiedzieć? Życzę wam miłego dnia. Do usłyszenia jutro. Pozdrawiam. Cześć.